Dla tych, co będą oglądali ten odcinek do końca, będzie czekała niespodzianka, więc polecam oglądać. Siema Torii, wy jak oglądacie ten odcineczek, to już najprawdopodobniej jest weekend, ale jak ja go nagrywam, no to niestety jeszcze jest środek tygodnia i mam do was mega prośbę. Jakbyście mogli zostawić tutaj łapeczkę w górę na pocieszenie mnie, bo serio, dopiero co wróciłem ze szkoły, ledwo się z wszystkim wyrobiłem, jestem mega zmęczony, ale chcę nagrać dla was mega fajny odcinek, więc jakbyście mogli docenić tą łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, tylko o tyle was proszę, naprawdę mega by mi to pomogło, a ja zapraszam was widzowie do oglądania, bo dzisiaj przygotowałem coś naprawdę ciekawego. Jestem pewien, że to, co wam pokażę w tym filmie, oczywiście odnośnie Brawl Stars, was zaciekawi. Będzie to rzecz, którą mogliby w końcu do tego dodać. Wiem, że wiele osób by coś takiego chciało, ale też wiele osób o takim czymś nawet nie myślało, bo jak to zobaczycie, to jestem pewien, że wam się to spodoba. Więc oglądajcie od początku do końca, zostawcie subika na moim kanale, lecimy tutaj po 100 tysięcy subskrypcji. Gdyby udało mi się zdobyć drugi przycisk na YouTubie, na przykład na kanale Torii2, no to nawet nie wiecie, mordeczki, jak bym się cieszył. Więc kto chciałby dorzucić taką jedną cegiełkę do tego przycisku, czyli zostawić jednego subika, z góry dziękuję. No i jeszcze was zapraszam dzisiaj na live'ika, który odbędzie się właśnie na tym kanale, najprawdopodobniej o godzinie 17, więc wbijajcie koniecznie, pogramy sobie na nim w Brawla, fajnie się będziemy bawić, będą gierki z widzami, zapraszam każdego mojego prawdziwego widza. No a ja, mordeczki, nie przedłużam już tego wstępu, tylko po prostu przechodzimy sobie do tego, co będziemy tutaj robili, a uwierzcie mi, że będzie ciekawie. No i dobra, lecimy z intrem. A więc okej, mordeczki, spójrzcie. Aktualnie w Brawlu, gdy wejdziemy sobie w tabelę wyników, no to osoba, która ma najwięcej pucharków, to jest 54 045. Oczywiście były tam osoby, które miały więcej, ale resety sezonów i te sprawy. No ale generalnie nikt nie przekroczył takiej bariery jak na przykład 70 tysięcy pucharków. Wejdźmy sobie teraz tutaj szybciutko jeszcze w Trophy Roada, żeby mógł wam pokazać jedną rzecz. No i obczajcie, tutaj najdalej, gdzie można aktualnie dojść sobie do tego Trophy Roada, to już sobie lecimy na koniec, żeby dokładnie wam pokazał, żeby nie było. Czekajcie, czekajcie, o, to jest 50 tysięcy. Tyle pucharków jak wbijemy, to jest ostatnia nagroda w alei puszek. No i posłuchajcie, bo w tym filmie właśnie pomówimy sobie trochę o przebudowie tej alei pucharków i o tym, co powinno być dalej. Czyli za 55 tysięcy, za 60 tysięcy, za 65 i za 75. Więc mordeczki, będzie ciekawie. Oczywiście najgrubszą nagrodę przygotowaną mam na 70 tysięcy, ale zacznijmy sobie od 55 tysięcy. To już jest taka liczba, która naprawdę jest bardzo ciężka do wbicia, musicie się ze mną zgodzić, no niezbyt wiele osób po prostu tyle ma, ale są już oczywiście osoby w Brawlu, które tyle miały. No i posłuchajcie, co dostawałoby się za 55 tysięcy w Trophy Roadzie? Oczywiście to są tylko moje spekulacje, ale moim zdaniem spoko by było, gdybyśmy dostali już coś grubszego niż ten jeden megaboksik, a mianowicie, mordeczki, w taką nagrodę, że ktoś dał radę dobić tyle puszek, twórcy mogliby rozdać mu na przykład 200 gemów. 200 gemów to sporo, ja to wiem, ale 55 tysięcy pucharków to też jest sporo. Dlatego moim zdaniem byłaby to adekwatna nagroda do tego, co ta dana osoba wbiła. No bo jednak to 200 gemów nie dostajemy tutaj za, nie wiem, wbicie 15 tysięcy pucharków, tylko za 55, a to już naprawdę mało kto wbija, więc moim zdaniem spoko by taka opcyjka pasowała. Za 55 tysięcy 200 gemów naprawdę dobry deal. Dobra, przechodzimy sobie dalej. 60 tysięcy puszek. No mordeczki, to już jest taka kolejna okrągła liczba. Więc tutaj dałbym taką oto postać, która byłaby tylko dla nielicznych. Tylko dla osób, które wbiją to 60 tysięcy pucharków. Inaczej nie dałoby się jej odblokować. Nie trafiałoby się tej postaci w żadnej skrzynce. Nie byłoby szans po prostu na to. Dostawałoby się ją jedynie za wbicie 60 tysięcy pucharków. Dlatego byłaby to bardzo rzadka postać. I pozwolić na nią mogłyby sobie tylko praktycznie osoby, które są prosami w Brawla. No bo jakby nie patrzeć, zwykłe osoby raczej nie wbiją tych 60 tysięcy pucharków. Trzeba być prosem. No i powiem wam, że to było z jednej strony spoko. Tylko z drugiej pomyślcie, co by było, gdybyście na przykład grali sobie normalną giereczkę albo jakiś challenge, a nagle widzicie gościa, który ma tą postać. Na pewno też byłaby to dla nich mega przewaga. No ale jednak nie dostaliby tego za to, że sobie to kupili, tylko po prostu za to, że to zdobyli uczciwie. Więc trzeba by było też ich jakoś za to wynagrodzić. I moim zdaniem spoko by takie coś im pasowało. To jest nagroda za 60 tysięcy. Przechodzimy sobie teraz do nagrody za 65 tysięcy, mordeczki. No i tutaj będzie już grubo. Posłuchajcie, tutaj wpadłem na taki pomysł, żeby nagrodą za 65 tysięcy była jakaś specjalna emotka, specjalny pin, którego dostawałyby oczywiście tylko te osoby, które by tyle wbiły. Też inaczej nie dałoby się go zdobyć i ten pin jakoś fajnie by się wyróżniał. No nie pokażę tutaj dokładnie, jak on mógłby wyglądać, bo ja mam pomysł coś takiego, żeby właśnie był na przykład z liczbą 65k, albo no, z jakimś tam takim nietypowym pucharem czy medalem. Wiem, że już są emotki z pucharami, ale ta byłaby taka zupełnie inna. Coś, co po prostu mega by się wyróżniało. No i to moim zdaniem by było spoczko. Jak ktoś umie tworzyć w sumie emotki, to może mi podesłać jakieś fajne koncepty na mojego Instagrama Toriety, tak jak będą ciekawe, to pokażę je w odcinku. Polecam mi też zaobserwować na tym Instagramie. No ale dobra, przejdźmy sobie teraz do tego, na co czeka chyba każdy. Czyli co mogłoby być za to 70 tysięcy pucharków w Brawl Stars. A więc słuchajcie mordeczki, moim zdaniem mega spoko opcją byłoby coś takiego, że nie dostawalibyśmy wtedy za to jednej rzeczy tylko, ale dostawalibyśmy całą paczkę z giftem. Taka po prostu paczuszka, podarunek, który wygląda jak prezent, no i gdy w niego klikniemy, to tam mamy kilka rzeczy. Pierwsza rzecz byłaby taka, że mamy emotkę, tak? Wiem, że emotka była też wcześniej za 65 tysięcy, ale ta emotka byłaby trochę inna, bo byłaby ona do jakiegoś skina. Moglibyśmy sobie wybrać emotkę skina, którego już posiadamy. Czyli przykładowo, nie wiem, macie Phoenix Crowa, no i wtedy możecie sobie wziąć emotkę Phoenix Crowa. I tak byłoby z każdym skinem, którego macie, ale tylko jedną taką emotkę byście mogli wziąć. Też byłoby to limitowane, też byłoby to mega fajne, ale to jest dopiero pierwsza rzecz. Druga rzecz to oczywiście mega boksik. Nie mogłoby tutaj go zabraknąć. No i mordeczki, kolejna rzecz, no to według mnie byłoby to mega spoko. Zaproszenie od twórców na jakiś specjalny turniej, w którym na przykład, wiecie, byłyby do wygrania jakieś jeszcze lepsze nagrody, ale już pieniężne, prawdziwe, a nie nagrody w Brawl Stars. Myślę, że osoby, które wbiłyby 70 tysięcy pucharków by na to zasłużyły. Okej, oczywiście teraz wiele osób pewnie powie, że no nie ma szans bić 70 tysięcy pucharków, bo jest za mało postaci, jest to aktualnie niemożliwe. Ja wiem, aktualnie to jeszcze jest niemożliwe, mordeczki, dlatego mówię o tym wcześniej, zanim będzie się to dało wbijać. No ale musicie wiedzieć, że za parę aktualizacji, gdy dojdzie jeszcze kilku nowych zadwiarzy, no to już na spokojnie ludzie będą mogli zraszować tych 70 tysięcy pucharków i najlepszym osobom wierzę, że za niedługo się to uda zrobić. Nie wiem ile daje, ale tak myślę, że z 2-3 miesiące i to będzie serio do zrobienia, widzowie. Więc czekajcie cierpliwie i ja wam mówię, że ktoś taki za niedługo się pojawi. A tutaj jak widzicie, no twórcy są jeszcze gotowi z tymi nagrodami, dlatego warto coś tutaj rozbudować tego Trophy Roada, przynajmniej dla tych prosów, którzy będą wbijali takie wysokie i rangi, no i oczywiście pucharki, rozumiecie o co chodzi. Mam teraz do was jeszcze wielką prośbę, bo wydarzyła się w Brawl Stars niestety mega, ale to mega smutna dla mnie rzecz. Mój klanik, zresztą no... zaraz wam pokażę, o co z tym chodzi. Nie możemy chyba nawet grać teraz w lidze klubowej. A dlaczego? A dlatego, że jest tutaj 12 na 30 członków. Nie wiem co się stało, ale nagle ludzie zaczęli niestety odchodzić. No i dawno nie mieliśmy takiego kryzysu. Jest mi mega smutno, bo krankolce Spajka jest dla mnie wszystkim. Jest po prostu mega długo już i zawsze jakoś tam w tej topce się utrzymywaliśmy. No i oczywiście nie chcę, żeby się to zaprzepaściło. Więc no dawno nie było takiej tragedii, dlatego mam nadzieję, że ktoś po prostu mi pomoże. Myślę, że warto wbić, bo zobaczcie, liga klubowa jest mityczna 3, to jest bardzo wysoka ranga. Myślę, że jak tutaj wpadniecie i położecie, no to wbijemy jeszcze wyższą, więc serdecznie każdego zapraszam. Mega mi wtedy położecie, gdy dołączycie do mojego klaniku, też mega mi na tym zależy, co nie? No bo jednak kolce Spajka to jest dla mnie bardzo ważna rzecz w Brawlu, więc serdecznie polecam wpadać. A więc okej widzowie, tak jak obiecałem, dla tych co oglądają do końca mam specjalną rzecz. Posłuchajcie, pokażę wam jakie nowe rzeczy dostaję w parce od Supercella. Między innymi mamy tutaj nowe figurki, ostatnio miałem tylko tego Baby Dragona, a teraz mamy kolejne postacie z Clash Royale, które postawiłem na swojej półce. Pierwsza to jest Hog Rider, no i tutaj jeszcze princeska, też taka legenda i uwaga, patrzcie na tego wariata. To jest wielki pluszak Gianta. Mega ładnie wygląda, czekam na jakieś rzeczy z Brawl Stars, może kiedyś też wam rozdam, więc zostawcie suba i napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym dał wam jakąś paczkę od Supercella. Lecimy niżej, tutaj mam taki piękny przycisk, tutaj mam też coś z YouTube'a, no i piękny rysuneczek, który dostałem od rodzeństwa. I na dole mordeczki mam to jeszcze mikrofon, no i te pudełka po tym. Tak się prezentuje moja cała półeczka, więc to była taka niespodzianka na koniec.